Wyborcze zwycięstwo skrajnej prawicy we Włoszech to bardzo zła wiadomość dla Polski i dla Europy. Giorgia Meloni, pierwsza kobieta w historii Włoch, która zostanie premierem, nie kryje swoich konserwatywnych poglądów, a więc absolutna niechęć wobec imigrantów, konserwatyzm w sprawach społecznych, takich jak prawo do aborcji i wreszcie euro na poziomie zbliżonym do tego, co reprezentują Kaczyński i Orban. Meloni nie wspiera Putina, ale już jej przyszli koalicyjni partnerzy Berlusconi i Salvini wspierają. I to jak? Tuż przed wyborami Berlusconi błysnął wywiadem we włoskiej telewizji, gdzie powiedział, że Putin w Kijowie po prostu chciał zastąpić ekipę Załęckiego ludźmi uczciwymi. Nie udało się, bo nieoczekiwanie Ukraińcy stawili wielki opór. Jeszcze zanim Meloni ogłosiła w Rzymie swoje zwycięstwo, pierwszy z gratulacjami pospieszył Mateusz Morawiecki Pis liczy, że teraz wzmocni się oś antyunijna w ramach Unii. My widzimy to ryzyko i dlatego z tą większą mocą mówimy o potrzebie wzmacniania polskiej pozycji w ramach. Naszej Unii Europejskiej. Od wczoraj gościmy ponad 100 europarlamentarzystów z Renew Europe, naszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Wczoraj na wspólnym kongresie Europa 2050 w Warszawie Szymon Hołownia przedstawił główne punkty naszego programu europejskiego. Po pierwsze, Polska musi przestać być outsiderem i rozwalaczem Unii. To stanie się po wyborach wygranych w Polsce przez opozycję. Po drugie, musimy pr przyspieszyć proces niwelowania różnic w zarobkach i w zamożności między regionami Europy. Po trzecie, narzędziem, ważnym narzędziem realizacji tych celów, będzie wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro, tak jak zrobiło to wiele krajów naszego regionu. Żadna z tych rzeczy nie wydarzy się z dnia na dzień, ale należy je jak najszybciej zacząć, bo na razie tracimy czas i cofamy się w rozwoju. Nie tylko jako Europejczycy.